Wiosna to czas, kiedy warto zadbać o nasz jadłospis, warto popatrzeć, co znajduje się na naszym talerzu. Mamy do dyspozycji sporo świeżych owoców i warzyw, może na tej podstawie warto by było coś zmienić. Mamy dla Państwa ciekawą rozmowę z dietetykiem, no i garść bardzo cennych porad, które on proponuje wprowadzić w życie. Dla każdego jest coś innego dobre. Warto być na diecie rozdzielnej, czyli na monodiecie i jeść każdy posiłek z osobna, żeby zorientować się, czy coś nam przez 3 godziny czy 5 godzin na czas działania posiłku zaszkodzi lub nie. Możemy mieć odpowiedź z przewodu pokarmowego, możemy zacząć kichać, może nas coś natychmiast zacząć boleć po zjedzeniu posiłku. Więc dieta rozdzielna uznawana jest na całym świecie jako dieta logiczna i rozsądna. Co to znaczy dieta rozdzielna? Jadanie albo białek z tłuszczem lub bez, albo węglowodanów z tłuszczem lub bez. Zatem jak jajecznica, to bez pieczywa, jak kiełbasa, to bez pieczywa, jak ryba, to bez pieczywa, ale również idąc dalej, jak wieprzowina, bez ziemniaczków. Jak ziemniaczki, to same, 5 godzin później, bo białko powinno nas trzymać na 5 godzin. A jak białko, to samo, albo z sałatkami, aczkolwiek im większy osoba ma problemów, dolegliwości, tym bardziej powinna jadać samo białko, nie z warzywami. Warzywa też powinny być zjedzone w osobnym posiłku z tłuszczem albo bez, albo w postaci zupy, albo w postaci surówki. Dlaczego? Bo wtedy możemy zorientować się, co nam szkodzi i mniej zjemy. Medycyna klasyczna się zgadza, że wędzenie jest bardzo szkodliwe. Bardzo. Nawet domowymi sposobami tworzą się pireny, które wywołują wiele spustoszeń w organizmie. Od wędzenia przyjaźniejsze jest grillowanie. Od grillowania przyjaźniejsze są produkty gotowane. Natomiast ten, który potrafi jeść surówki na surowo, jest osobą stosunkowo zdrową i trzeba się doprowadzać co jakiś czas do takiego stanu, żeby jednak to surowe warzywo zjeść, ale bez przymusu. A propos puszczy, to można też się potknąć. Otóż smażyłam na oliwie z oliwek, bo wszyscy mówią, że jest zdrowa. I pewnego dnia mówię, ach, sprawdzę. Posmarowałam sobie oliwą z oliwek pod oczami. W ciągu 15 minut spuchnięcie powiek, powieki mi chciały wyskoczyć. Oczywiście dolegliwość ustąpiła w ciągu 10 minut, niemniej jednak to znaczy, że to, co wywołuje dolegliwości tu, nie można wrzucić do przewodu pokarmowego, bo od razu wywołuje leaking syndrom. Przewód pokarmowy jest przez chwilę nieszczelny i jest nadwrażliwy na różne ciekawostki, które mu serwujemy. Mam wielu pacjentów, którzy nie mogą jeść tego, co zwykle wszyscy jadamy, bo od razu jest klientem szpitali taki pacjent. I okazuje się, że na śniadanie może zjeść wiórki kokosowe albo wypić herbatę z mlekiem kokosowym. W związku z tym można jadać całkowicie różnorodnie. Zresztą my lekarze wiemy, że osoba, która zachoruje na przykład w warunkach polskich, jeżeli się wyprowadzi w daleki kraj, czy Egipt, czy Indonezja, czy całkowicie zmieni klimat, ona często, jej choroba ulega samoistnej remisji, samowyleczeniu. Zmiana klimatu, zmiana nawyków żywieniowych, zmiana otoczenia doprowadza, że choroba opuszcza nas. Trzeba zachować umiar i słuchać siebie i tego, co pojawia się w dietetyce. Jasne, że kierunki wytyczają prekursorzy. Oni dostają też po głowie i chwała im za to, że się wychylają, żeby dostać po głowie. No, niemniej jednak ich czasem możemy wysłuchać, że mogą coś mieć mądrego do powiedzenia. Druga opcja, czy słuchać siebie. W telewizji jest reklama. Jedz jogurty, bo są zdrowe. Nie dzisiaj, jutro, o 19:15, więc powinna być w pełnej formie asertywność, asertywność, asertywność i słuchanie doktora, którego każdy z nas ma w sercu i w środku.